Cześć, witajcie. Dziś odpowiemy Wam na kolejne bardzo proste pytanie, nad którym być może nie wszyscy się z Was kiedykolwiek w ogóle zastanawiali, a niektórzy być może chcieli je zadać, tylko się trochę wstydzą, bo jest takie trochę oczywiste. Kochani, jak działa odkurzacz, wiecie? To jest w ogóle ciekawe, bo nasza nazwa odkurzacz nic nie mówi, znaczy, że niby kurze likwiduje. Natomiast dużo więcej mówi nazwa angielska, bo po angielskiemu, tudzież po amerykańskiemu to się nazywa vacuum cleaner, czyli czyściciel próżniowy, tak? I jak to jest, że on zsiecha? Tak, po prostu, no próżnia to może za duże słowo, no anglosasi lubią przesadzać rzeczywiście. Natomiast, no, podciśnienie, tak? Tak, odkurzacz w zasadzie można podzielić na dwie części to, co się znajduje w obudowie, czyli komorę, nazwijmy to roboczą, w której gromadzi się brud, i komorę, w której znajduje się silnik z wentylatorem tworzącym właśnie owo podciśnienie powodujące zassanie śmieci do tej pierwszej części. A to, jak te śmieci są potem separowane, no to oczywiście jest już sprawa wtórna, bo wiadomo, muszą się jakoś oddzielać, żeby nie poszły w silnik. Najpierwotniej było to po prostu w postaci worka, później myśmy worki papierowe, jakieś tam, wiadomo, teraz mamy odkurzacz bezworkowe i jakby ten kurz jest separowany cyklonem, ale tak ogólnie zasada się nie zmieniła, słuchajcie, od momentu powstania odkurzacza. Znaczy, słuchajcie, no jeżeli sobie weźmiecie wentylator, no to wentylator przesuwa powietrze z jednego miejsca w drugie, czyli tak naprawdę wytwarza nadciśnienie za wentylatorem i podciśnienie przed wentylatorem. Jeżeli go troszeczkę inaczej skonstruujemy, troszeczkę inaczej obudujemy, no właśnie będziemy mieli to, co ma odkurzacz. Zresztą to każdy się może przekonać. W nowych odkurzaczach to może nie jest takie oczywiste, ale w tych starych odkurzaczach taka rura, co, gdzie po prostu było z przodu, był przód i tył wyraźnie zarysowany odkurzacza, no to było... Wystarczyło podłożyć rękę, żeby wiedzieć, że on po prostu z drugiej strony dmuchał. Kiedyś to fajne odkurzacze robili, bo rurę mogłeś... Były takie, słuchajcie, nawet polska, niestety już nieistniejąca marka, bardzo znana wówczas i bardzo produkująca bardzo dobre rzeczy. Trwałe. Robiła takie odkurzacze, które miały wejście na rurę z przodu i z tyłu. Z tyłu, wiadomo, zasysały brud, z przodu dmuchały i można na przykład było ich użyć do chociażby napompowania materaca. Do napompowania materaca, ja kiedyś miałem taki pistolet do malowania, tak, który można było odkurzać. Były nawet akcesoria właśnie podłączane do czegoś takiego. No. No teraz już, no nie ma zelmerów i można nowoczesne odkurzacze tego nie mają. Są za to ciche i coraz mniej. Znaczy, widzisz, a niekoniecznie, mają, tylko trzeba po prostu kupić sobie przemysłowego kurtera. No fakt, no to masz rację, no ale do domu to nie każdy chce mieć takiego, bo one są jednak duże, kołasuje, nie zwija se przewodu sam, natomiast on ma wyjście właśnie dmuchające. Faktycznie, ja zapomniałem o nich, masz rację, no są takie, natomiast ogólna zasada zawsze jest taka sama. Jest wentylator, który tworzy podciśnienie, to podciśnienie wsysa brud. Brud należy oddzielić od powietrza, które przelatuje przez wentylator. No jak się nie oddzieli, to odkurzacz popracuje tylko krócej. Ja tak kiedyś załatwiłem odkurzacz, zapomniałem wsadzić worek, ale fajnie się zadymiło w pewnym momencie z niego. W każdym razie, po prostu zasada działania tego urządzenia jest tak banalnie prosta, no i teraz już wiecie jaka. Dokładnie. A tak jak Adam powiedział, no oddzielanie brudu od powietrza to już jest sprawa wtórna. Znaczy zasadniczo są dwie metody, no albo robimy to przy pomocy jakiegoś filtra, czyli w tym wypadku worek robi za filtr, który po prostu powietrze przepuszcza, cząsteczki stałe. Filtrów. A że za tym jeszcze jest, za workiem jeszcze jest jakiś filtr, to jest zupełnie inna sprawa, ale worek ma za zadanie większe syfy zatrzymać po prostu, a powietrze przepuścić, no a bezworkowe mają po prostu, działają na zasadzie wiru, który z kolei dzięki sile odśrodkowej osadza wszystkie cząsteczki stałe. I tyle. Proste, nie? No to zapraszamy na kolejne filmy, gdzie postaramy Wam się wyjaśnić kolejne proste rzeczy. I odpowiedzieć na kolejne banalne pytania, które wstydzicie się zapytać. Trzymajcie się. Cześć.